A bo to był ostatni dzień, kiedy król był dostępny. To był właśnie ten dzień, kiedy król został wzięty do krainy śmierci. Wstąpił dawca życia jako Bóg nieśmiertelny. Jeszua się nazywał, bo to było w Getsemani. Pierwszy raz w całym życiu przerażony był na śmierć mój ukochany mistrzu. To on uwierzył pismu, wypełniając Torę, uwierzytelniając to, że jest prawdziwym Bogiem. O tej nocnej porze, gdy zjawiła się kohorta, wydano pocałunkiem niebieskiego lorda. Wydano także rozkaz, by pojmać sprawiedliwego i pasterza uderzono i uciekły owce jej i się rozpętało piekło zadane Jezusowi. Tak go torturowali, lecz on ust nie otworzył. Można leść doświadczony, okrutnie skatowany, zaraz ukarany, zaraz na śmierć wydany. Nadchodzi godzina, zaprawdę już nadeszła, że zbawiony będzie każdy, kto wezwie jego imienia. Chyba nie ma, dostępaliście dzisiaj, bo coraz bliżej powrót naszego wielkiego mistrza. Nadchodzi godzina, zaprawdę już nadeszła, że zbawiony będzie każdy, kto wezwie jego imienia. Perspektywa nieba dostępna jeszcze dzisiaj, bo coraz bliżej powrót naszego wielkiego mistrza. Witajcie, przyjaciele. Nazywam się Rafał Grodzki. Jestem człowiekiem, który jest bardzo świadomy tego, że należy do Chrystusa. Jestem człowiekiem, tak jak moi przyjaciele tutaj i moja żona. Jesteśmy ludźmi, którzy spotkali się z Bogiem. Nazywamy się Kościół Mocy. Jesteśmy ruchem przebudzeniowym w tym kraju. Jesteśmy Federacją Apostolską Obóz Boży. Przyjaciele, i właśnie jesteśmy ludźmi przebudzenia, bo przebudzenie to jest głęboka świadomość tego, kim jest Chrystus w nas. Ale przebudzenie to jest też głoszenie słowa. Głoszenie słowa o tym Chrystusie, którego się w życiu doświadczyło. Jesteśmy właśnie takimi ludźmi. Nie jesteśmy ludźmi teorii, ale jesteśmy ludźmi czynu. Nazywamy się Kościół Mocy. Ja nazywam się Rafał Grodzki. W 2014 roku prawdziwie spotkałem się z Jezusem. Dlatego dzisiaj tutaj stoję i dlatego pragnę mówić o tym, co zrobił dla mnie Jezus, ponieważ to, co On zrobił, to jest realne i prawdziwe. Przyjaciele, ale świadectwo mojego życia może nie jest tak w tym momencie istotne. Najistotniejsze jest to, że każdy człowiek, który się jeszcze w tym życiu nie pojednał z Jezusem, że każdy człowiek, który nie uwierzył w swoim sercu, który nie stał się wdzięczny za to, co wykonało się na krzyżu Golgoty 2000 lat temu, idzie do piekła. Najważniejsze jest to, aby pojednać się z Bogiem za tego życia. Najważniejsze jest to, aby stać się za tego życia jeszcze wdzięcznym za to, co Pan Panów i Król Królów zrobił dla ciebie osobiście. Przyjaciele, prawdą dla jednych zbawienną, dla innych śmiertelną jest to, że Jezus umarł właśnie za ciebie osobiście. Ta prawda i to wielkie wydarzenie, to najpotężniejsze wydarzenie, ono ma tak wielką moc, że nikt nie jest w stanie przejść obojętnie. Żaden człowiek nie jest w stanie się nigdzie ukryć, bo przed Bogiem jest wszystko odkryte i widoczne. Każdy umysł, każde sumienie i każde serce jest przez Boga czytane teraz i bardzo widoczne. I wiecie, o co chodzi? Nikomu nie pomoże żadna religia, żadne rytuały, żadne sakramenty, żadne opłatki. Nikomu to w niczym nie pomoże, jeśli w sercu nie masz wdzięczności za krew świętą, która przelała się 2000 lat temu na krzyżu Golgoty. Prawdą jest to, że zbawiony będzie każdy, jak mówi Pismo, kto uwierzy w sercu i ustami wyzna. Każdy, kto przyzna się przed ludźmi do Jezusa Chrystusa, każdy, kto uzna Go jako swojego Pana i Zbawiciela, z wdzięczności za to, co On zrobił, będzie zbawiony. Nigdy, aby zyskać sobie przychylność Bożą, nie pomogą Ci Twoje dobre uczynki. A wiesz dlaczego? Bo sprawa z uczynkami ma się tak, że za jeden dobry uczynek, że za jeden zły uczynek jest śmierć.
bo Bóg jest święty i każdy grzech podlega śmierci. I właśnie z tego powodu przyszedł Jezus, abyś ty był wolny od tej śmierci, bo wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Każdy człowiek z uwagi na swoją grzeszność i z uwagi na to, że poszedł w swoją stronę i odwrócił się od Boga, jest winien śmierci. Ale Bóg dał człowiekowi szansę. Bóg przyjął człowieka, ale na swoich warunkach, przez Jezusa. Dał Jezusa jako coś, co miał najcenniejszego. Swojego Syna Jezusa dał Bóg na ziemię po to, aby On zginął, został stratowany i zmiażdżony. I to się stało za ciebie. I teraz, kiedy ty sobie z tego, nie wiem, drwisz, przechodzisz obok tego obojętnie, masz, nie wiem, swoją teorię na ten temat, to jesteś w bardzo złym miejscu. Bo to, co zrobił Bóg, to było bardzo proste, ale jakże potężne, jakże wspaniałe, jakże godne uwielbienia, godne szacunku i godne miłości i godne zaufania. To, co zrobił Jezus, to było tak proste. W tym nie ma ani grama religii, w tym nie ma jakichś skomplikowanych rytuałów, w których nie wiadomo, o co chodzi. Krzyż Golgoty to krzyż, który nie zachwyca, ale jednak daje życie wieczne. To, co zrobił Jezus, dla mnie stało się czymś najważniejszym, czymś, do czego w życiu podchodzę najpoważniej. Ale niestety niewielu ludzi tak ma. Wiecie, jest napisane, że ten świat idzie na zagładę, a że nieliczni będą zbawieni. A wiecie, dlaczego nieliczni? Bo ludzie nie są zdolni do przyjmowania zbawienia, które jest za darmo. Bo ludzie są nauczeni, że na zbawienie sobie trzeba zasłużyć. Bo jak się rodzisz na tej ziemi, to jest ci wciśnięte na dzień dobry farmazon, że na wszystko sobie trzeba zasługiwać. I w religii, w tym kraju akurat, w religii katolickiej jest to samo. Musisz sobie zasłużyć, musisz spełniać sakramenty, musisz chodzić do kościoła, musisz to, a musisz tamto. Ale prawdą jest to, że oprócz tego, co ty robisz, to ty nie masz w sercu wdzięczności za krzyż Golgoty i nie wierzysz w to, że On przelał za ciebie krew, przelał za twoje grzechy krew i ty idziesz do nieba na podstawie wiary. Nie wierzysz w to. I dlatego, że w to nie wierzysz, to próbujesz sobie zapracować, ale to śmiertelny błąd. Śmiertelny błąd. Prawdą jest to, że do nieba idzie każdy, który uwierzy, bez względu na uczynki. Bez względu na uczynki. Jeżeli chcesz się pojednać z Bogiem, a ja ci bardzo dobrze radzę to zrobić jeszcze dzisiaj, to stań przed Nim i podziękuj Mu. Powiedz Mu, ja jestem Ci wdzięczny. Ja Ci dziękuję za to, że Ty uwolniłeś mnie, Jezusie, od wiecznej śmierci poprzez to, że za mnie umarłeś. Ja wierzę w to, że Ty umarłeś i zmartwychwstałeś i jesteś Bogiem panującym. I ja Ci dziękuję, że Ty to zrobiłeś dla mnie osobiście. Tylko tak możesz się pojednać z Bogiem. Poprzez akt wiary, a potem akt decyzji. Decyzji o uznaniu tego w swoim sercu tutaj, w swoim sercu. I wtedy będziesz zbawiony. I wtedy będziesz miał życie wieczne. Inaczej życia wiecznego nie uzyskasz, jeśli nie urodzi ci się w sercu prawdziwa wdzięczność za to, co Chrystus zrobił dla ciebie. Jest jeszcze jedna dobra nowina. Każda osoba, która jest tutaj w tym miejscu i ma jakąś chorobę, może tutaj przyjść i zostanie natychmiastowo uzdrowiona. 2000 lat temu Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty został obarczony każdą chorobą świata, abyś ty dzisiaj był zdrowy. Jest napisane, będziecie kłaść ręce na chorych, oni będą uzdrawiani. Robimy to od wielu lat i wielu ludzi, którzy
nie mają w głowie uprzedzeń związanych ze swoimi tokami myślowymi, ze swoimi tradycjami głupimi. Tacy ludzie przychodzą, oddają życie Jezusowi, są uzdrawiani z chorób. Ludzie, którzy mają otwarte serca. Bóg jest Bogiem serca. Bóg bada serca i On je bardzo dobrze zna. Nie ukryjesz się. Jeszcze dzisiaj podejmij decyzję, że nie będziesz się ukrywał, że przestaniesz się w tym życiu ukrywać i przyjdziesz do Niego z tym, co wydawało Ci się, że ukrywasz. Odrzucisz to. Odrzuć ciężar. Odrzuć ciężar. Ja odrzuciłem w 2014 roku ciężar swojego życia. Kiedy znalazłem się w więzieniu, ja zrozumiałem, że ja muszę zacząć żyć. Ja zrozumiałem, że jestem skazany na porażkę. Ja zrozumiałem, że jak ja bym w ten dzień umarł, to idę do piekła. Ale ja też zrozumiałem, że prawdą jest to, że Jezus od tego wszystkiego mnie uwolnił. Że Jezus za mnie zapłacił. Że Jezus wziął moją winę na siebie i na krzyż Golgoty i umarł za mnie na tym krzyżu. Za wszystkie moje występki. Ja w to uwierzyłem i stałem się zbawiony. Wypełnił mnie Duch Święty. Znienawidziłem grzech. Stałem się nowym człowiekiem. Dzisiaj żyję. Dzisiaj wiem, że idę do nieba. Jestem synem królestwa. I gdyby mi się teraz coś stało, to ja idę prosto do nieba. Bo uwierzyłem w prostą Ewangelię o krzyżu Golgoty. Pokażę tak Pani Jezusowi na sądzie ostatecznym. Zobaczymy, czy będzie Pani wtedy taka radosna. Bo dzieło krzyża Golgoty jest najpotężniejszym dziełem w dziejach ludzkości wszechświata. A ja jestem uczestnikiem tego dzieła. Ja się przyznaję do mojego króla, bo mój król umarł za mnie i jest godny wszelkiej czci na wieki wieków. Amen.